O, tu mam do pokazania otakę. Nie wiem, skąd mi to się wzięło. Jest to obrona królewsko-indyjska. F3, C5, goniec E3, roszada. DC5, DC5, hetman D8, goniec C5. I uwaga, jeżeli ktoś myśli, że biały wziął piona za friko, to jest w błędzie. Tę pozycję grywał czarnymi Kasparow i z reguły wygrywał z uwagi na silną dynamikę. Nie ma hetmanów, ale koniś idzie. Oczywiście naskoki typu skoczek D5 są niedobre, ale trzeba jakoś skończyć rozwój figur. No załóżmy, że idziemy tu konisiem. B6. Goniec się nie bardzo mieści. Jak odejdzie na E3, jeden z przeciwników Kasparowa odszedł na E3, to poskoczek B4 bardzo go zabolało. Trzeba zagrać król F2 i poskoczek D3, król G1, skoczek B2. Czarny odbił piona, ma lepszą strukturę, ma lepszą pozycję. O, proszę, pan Grześ się zapisał w ciągu godziny. Tylko zapłacił panu prezesowi Robertowi Krasiewiczowi gotówką zapłacił. Zresztą równolegle ja przesłałem dokumenty elektroniczne panu prezesowi Krasiewiczowi i panu wiceprezesowi Królikowskiemu. Zresztą pan prezes Królikowski jako ciekawostka jest trenerem polskiej kadry rozwiązywaczy zadań szachowych i sędzią tych zawodów. Skoczek C6, czyli skoczek G2, B6, goniec nie może też iść na F2. Skoczek na B4 i płacz. Grozi skoczek D3 z wygraniem gońca i płacz. Czyli goniec musi iść na A3. No idzie sobie na A3, a my dalej rozwijamy figury. Na przykład możemy zagrać E6 albo goniec A6, no gramy E6. Skoczek G3, już są kłopoty po skoczek G3. Czarny gra H5 i nie bardzo zdążymy wyjść gońcem. A goniec E2. H4, skoczek F1 i znowu nam się nie udało zrobić roszady. Biały ma problemy. Więc jeszcze raz. Jeżeli ktoś gra białymi, wariant z F3. Wariant F3 zwany jest wariantem Zemisza. I połaszczy się na pionka C5. To może mieć problemy. Tak samo nie jest lepsze od razu goniec bije C5, bo po hetman C7 już się hetmany nie wymienią, goniec E3 jedyne, wieża D8 albo skoczek C6 i figury czarnych bardzo ładnie wchodzą do gry. Goniec E6, skoczek C6, a biały ma tu nierozwinięte skrzydło. Panie Grzesiu, jestem za zrealizowaniem tego pomysłu, żeby turnieje były w poniedziałki, a radosne szachy w piątki, tym bardziej, że na razie turnieje trzeba zawiesić, bo dalej są błędy w oprogramowaniu, nie można robić turniejów, a ja jest tak się trzęsę, że mogę stracić ranking. Więc boję się grać turnieje rankingowe. Poza tym, nie wiem, czy pamiętacie, że jak graliśmy turnieje rankingowe, to przychodzili zawodnicy z rankingiem 1300, 1200, a nawet koło 1000. Przychodzili, jakiś zielonki przychodził, jakaś szachowa zabawa, coś przychodziło i ogrywali mnie lekutko. Teraz przestali mnie ogrywać.
O, pan Mario Tunio. Co pan, panie Mario Tunio? To słowo ma jedno tłumaczenie, jedno ze znaczeń cwaniaczek. Dobra, goniec E6. Jeżeli nie ma, to jeszcze coś pokażę.